Dorota Łosiewicz, witam serdecznie. To jest Wieża Bab i studio w Polsce.pl. Dzisiaj chcę Państwa zmotywować do tego, żebyście zaczęli Państwo żyć tak, żebyście byli z tego życia swojego szczęśliwi. A pomogą mi w tym moi goście Elżbieta Strzyga-Zdanowska, Karolina Jakubowska. Dzień dobry. Moi goście, piękne, mądre, wspaniałe kobiety, zmieniły całkowicie swoje życie z dnia na dzień. Karolina, ty byłaś kiedyś prawnikiem, dziś jesteś dekoratorką wnętrz. Elżbieta Strzyga-Zdanowska, skończyłaś studia, skończyłaś zarządzanie, tak. Pracowałaś w korporacji przez wiele, wiele lat, byłaś korpoludkiem. Dziś wyniosłaś się na wieś, żyjesz w drewnianym domu, prowadzisz ośrodek rozwoju osobistego. Tak. Karolina, powiedz, jak zaczęła się zmiana? Jak stwierdziłaś, że nie chcesz być prawnikiem, że to, co robisz, że twoje wykształcenie, to nie jest to, to nie daje ci szczęścia po prostu. Jak do tego doszłaś? Okres studiów to wiadomo przyjemna rzecz, frywolny czas i tu tak jakby nie zastanawiałam się jeszcze na tym etapie jako młoda właśnie osoba nad tak mocno przyszłością. Niemniej jednak w momencie, kiedy zaczęłam pracę w urzędzie miejskim, a później w sądzie, tak brakowało mi czegoś. Gdzieś miałam taką, miałam wrażenie, duszę artystyczną, która się nie realizuje. Dusiłaś się w tym. Dusiłam się w tym, tak. Myślałam o tym, że, no, że fajnie, fajnie posiadać tą wiedzę, mieć świadomość działania prawa, pisać dokumenty pięknie, wszystko super, ale gdzie ja jestem w tym wszystkim? I tak jakby w pewnym momencie pomyślałam, że brakuje mi pewnych rzeczy takich dla mnie, przesłanie, że robię coś dla świata dobrego. Nie widziałam w tym żadnego przesłania. Jak długo żyłaś z tym, że to, co robisz, to nie jest to i że trzeba coś zmienić? Ile to trwało? To była dosyć taka myśli do czynu. Długa droga, Dorotko, bo ja później wyjechałam na 10 lat za granicę do Irlandii i tam miałam cel nauczyć się języka. Następnie tam podjęłam studia i zaczęłam sobie tak naprawdę zdawać sprawę, że też dobra praca, bo była dobra praca, też można powiedzieć w korporacji trochę, bo Meteor należał do części Ercoma, więc to taka firma jakby telekomunikacyjna, ale myślałam, no super, wypłata jest świetna, wszystko fajnie, ale gdzie znowu ja jestem? No podpisuję z ludźmi jakieś umowy, nawet miałam doświadczenie w kancelarii, tam prawo się różni, więc też mi się znowu to nie podobało i cały czas myślałam nad tym, że to nie jest do końca to, co ja bym chciała robić i w pewnego dnia, jak przechodziłam tą drogę gdzieś swojej własnej edukacji, czyli zapisałam się na te studia podyplomowe projektowania i kurs tapicerski, nagle nauczycielka powiedziała, słuchajcie, jest farba, którą można malować tkaniny. Ja pojechałam 100 kilometrów gdzieś tam w Doniny, w Irlandii, odkryłam tą farbę i nagle się dowiaduję, że nie trzeba mebli szlifować, można malować farbą. Napisałam do jednej z takich ważniejszych kobiet w Anglii, która wymyśliła tą farbę, Anisland Chalk Paint. Napisałam do niej i pamiętam, że chciałam bardzo skończyć u niej w Oxford kurs malowania mebli. I to był tak krok po kroku, bo to nie nastąpiło z dnia na dzień. To wszystko gdzieś ewoluowało we mnie, że to... To tak naprawdę była długa droga, żeby dojrzeć. I tak się po prostu życie już później ułożyło, że jak pomyślałam, okej, wracamy do Polski, co ja będę w Polsce robić? No mogę wrócić generalnie, gdzieś zacząć pracę jako prawnik i dalej robić specjalizację, ale czy to mi da szczęście? A ponieważ poznałam tą drugą stronę, taką bardziej artystyczną, bo zaczęłam robić sama te wszystkie kursy, to nie ukrywam, że no, spodobało mi się to szalenie. Dobrze, dało to, mi to... Tu teraz oddamy głos Elżbiecie Strzyga-Zdanowskiej. Za chwilę wrócimy, dobrze. Bo ty otworzyłaś pracownię Lucy Home i teraz ta pracownia działa, rozwija się, ma się świetnie. Elżbieta, 8 lat w korporacji, też dobra wypłata. Stanowisko. Właściwie, bezpieczne. Właściwie czegoż można chcieć więcej, ty jednak chciałaś więcej, stwierdziłaś, że to nie to. Jak do tego doszłaś? Chciałam wrócić na wieś przede wszystkim. Chciałam mieszkać na wsi, tak? Przede wszystkim ta decyzja była bardzo długa, słuchajcie, bo dojrzewała 10 lat. Czyli 10 lat się dusiłaś. 10 lat się dusiłam, tak. Wspólnie z mężem mieliśmy takie marzenie, że mieszkać na wsi, stworzyć takie miejsce dla ludzi. Zaczynaliśmy od agroturystyki. No teraz to jest przekształcone już w ośrodek. Tak, bo była ekowinnica. Agroturystyka, tak. I ekowinnica. Agroturystyka Ustrzygi, od tego winnicę, się zaczęło. Tak. Ale zanim na tę wieś uciekliście, jak to dojrzewało? Jak to było? Czy podobnie jak Karolina czułaś, że się nie realizujesz, że nie, to nie jest twoje miejsce, że czegoś ci brakuje? Pracowałaś też jako fotomodelka przez jakiś czas, chwytałaś się. To przeszłość. Cudowna przeszłość, ale już o tym... No, miło wspominam.
Wiesz co, dążyłam przede wszystkim do tego, żeby być wśród natury, wśród zwierząt. To była taka moja, takie wewnętrzne coś, co mnie kierowało z zewnątrz. Chciałam stworzyć takie miejsce na ziemi dla ludzi, żeby powrócić na tą wieś i pokazać, jak wygląda życie na wsi, takie naturalne, spokojne. I to był taki proces, tak? Decyzja była niesamowicie trudna. Odejście z korporacji. Później jeszcze przez chwilę pracowałam u siebie, też otworzyłam swoją działalność, zupełnie też w innej branży. Branża to była kosmetyczno-rozwojowa, a wszystko po to, żeby być z dziećmi, tak? Bo tu już jakieś dzieci właśnie pojawiły. Czyli dzieci wpłynęły tak. Jakoś na tą decyzję, tak? Wszystko było tam... tak naprawdę wokół dzieci się kręciło, żeby te dzieci miały mamę. To było dla mnie najważniejsze. Mm-hmm. No, i tak i żeby pewnie miały też zdrowe powietrze wokół siebie i zdrową żywność. Słuchajcie, to jest najcudowniejsze, jak mogę otworzyć drzwi od tarasu i dzieci po prostu wychodzą, tak? No dobrze, to teraz po kolei. Od myśli do czynu, jak przeszłyście. Czy trzeba mieć na koncie dużo oszczędności, żeby całkowicie zmienić swoje życie? No bo tak tutaj nagle drewniana agroturystyka się pojawiła, przecież to była duża inwestycja. Tutaj mamy pracownię. Jak krok po kroku do tej pracowni doszłaś? No u nas to w ogóle było takie nieprzemyślane, bardziej spontaniczne, Dorotko, przyznam szczerze, dlatego że tak jak się cofam wstecz i pomyślę, bądź ja, my zaczynaliśmy w piwnicy u mojej mamy w domu, to się zastanawiam, czy ja to tamte czasy byłam normalna. Niemniej jednak ja zawsze gdzieś głęboko wierzyłam i dziękuję Bogu za to generalnie, bo wierzę jedno, że mam dar od Boga dobierania kolorów i tego jestem pewna. O ile nie wiem, czy bym była dobrym prawnikiem, czy bym była miernicza, czy dobrze bym oceniała sytuację, o tyle Właśnie wiem... widzimy teraz tutaj na zdjęciach twoje stylizacje, czy to jest pracownia, zdaje się, twoja, czy to jest... Tak, bo jesteśmy jeszcze ambasadorem farby tej Anislan, gdzie można malować mebelki bez wycierania papierem ściernym, co daje super efekty. Poza tym uważam, że to też jest taki duży plus, tutaj moja córeczka, duży plus, dlatego, że tak naprawdę powraca recycling, czyli to odeszliśmy od tej Ikei z lat 80., teraz każdy chce coś mieć takiego bardzo... Tak, unikalnego. I jesteśmy w stanie stworzyć, dlatego też dzielimy się tą naszą pasją i prowadzimy szkolenia z aranżacji wnętrz i z malowania tych mebelków. I przyznam szczerze, że zauważyłam, że też dla ludzi to jest super sprawa, bo się odstresowują, odnajdują gdzieś tam nie dość, że przyjemność, no to też estetycznie poprawiają swój świat. To, co właśnie wspominaliśmy, że jak otrzymałam ten dyplom projektanta wnętrz, to on mnie bardziej cieszył niż dyplom magistra prawa, niestety. I w momencie, kiedy otrzymałam ten dyplom, to tak naprawdę przepiękna sentencja tam była napisana. Idźcie w świat i róbcie tak, ażeby ten świat stawał się piękniejszy. Żeby, robisz, no, rzeczywiście przepiękne. Żeby po prostu wnętrza. Nam się lepiej żyło poprzez piękne wnętrza. A jak zaczynaliśmy, to rzeczywiście zaczynaliśmy w małej piwnicy. Wszyscy patrzyli na nas jak szaleni. Moja ciocia mówi, Boże, Karola, ja myślałam, że wam to nie wyjdzie. Skąd ta wiara? Ta wiara chyba była stąd, że zawsze wierzyłam w głęboko, że Bóg mi właśnie dał tą zdolność dobierania kolorów. No właśnie, jeszcze te kolory. Jak to jest z tymi kolorami? Znaczy, co to znaczy? Widzisz je inaczej niż inni ludzie? Trudno mi powiedzieć, no, nie mogę się tak wyróżnić, wiesz, ale generalnie rzeczywiście zauważyłam, że to mi łatwo przychodzi. W momencie, kiedy tworzę jakieś wnętrze i robię jakieś wizualizacje, jest predyspozycja, czuję to we wnętrzu, że generalnie łatwiej mi to idzie niż innym osobom. No, nie chcę być taka też nieskromna, no bo to nie na tym polega. Oczywiście mam jakieś ułomności innych tysiące rzeczy, ale kolor akurat jest tym... Możesz być nieskromna, takim... ja tylko powiem, jak się poznałyśmy, przyszłam do pracowni kupić puszkę farby, bo chciałam coś tam dzieciom pomalować, tak? I po prostu tak, no nie mogłam jakoś... zostawić tego za sobą, tego spotkania, bo te kolory, które były w tej pracowni, bo wasza właśnie taka serdeczność, taka radość, to było coś takiego super, no, że znajomość nam pozostała. Elżbieta Strzyga-Zdanowska, ty z kolei porządkujesz ludziom życie, duszę, można emocje. Powiedzieć. Karolina porządkuje przestrzeń, ty porządkujesz ludziom życie. Co, tak. co teraz robisz? Jesteś od roku hipnoterapeutką, jestem tak? hipnoterapeutką, tak. Pracuję z emocjami, z uczuciami, z wszystkimi problemami, typu lęki, fobie, wszystko, co nam przeszkadza, tak? Co nas blokuje, dochodzę do tego głęboko, w regresji. Do tego domu, który tam stworzyliście, wybudowaliście, tak. Mogą po prostu przyjeżdżać goście, są różnego rodzaju są kursy, warsztaty. Oprócz tego mam sesje indywidualne w swoim domu, tak. Oprócz tego jeszcze pracuję w Fundacji Psychoonkologicznej Ogród Nadziei i tam również pomagam osobom chorym na raka.
I u was można jeszcze się ekologicznie chyba żywić, będąc tak, u was. Oczywiście, jak mamy to jest własne warzywa, mamy własne owoce, wino. Mój mąż produkuje wino, tak? Więc... Wszystko sami, własnymi sami, rękami. Tak. A tych upraw wam nie zjadają jakieś A to ciekawostka. Pasożyte? Bo skoro one są takie ekologiczne, to zdaje się, że... Słuchajcie, najbardziej zjadają nam sarny. Czyli ekologicznie. Uprawiamy oczywiście w tym ekologicznym całej uprawie. Są dozwolone niektóre środki do takich upraw. Tak, naturalne. Dużo też robimy sami. Ja nie ukrywam, że w tym roku, pierwszy rok od 10 lat, mam ograniczone warzywa i owoce, ponieważ zajęłam się pomocą ludzi, tak? Ludziom. Mhm. Skupiłam się na terapiach, skupiłam się na rozwoju, na nauce. No i przede wszystkim na rozbudowaniu tego miejsca, tak? Czy łatwiej jest porządkować ludziom przestrzeń, czy też ich wnętrze, mając uporządkowane swoje wnętrze jakoś tam? To znaczy, poszłyście drogą, którą sobie wymarzyłyście w którymś momencie, czy jest łatwiej teraz? Jeśli chodzi o mnie, to ja czerpię dużą satysfakcję, przyznam szczerze, dlatego że zauważyłam, że niektóre klientki, trochę dekorator wnętrz jest trochę jak, słuchajcie, psycholog. Musi zapytać, ile łóżek, gdzie, czy są dzieci, ile osób funkcjonuje w domu. To są ważne takie podstawowe pytania, żeby dobrze zaadaptować te wnętrza. I często jest tak, że osoby te otwierają się, opowiadają, jak ich życie wygląda, z kim dzielą to życie. W związku z tym ja muszę mieć na uwadze to, żeby im się dobrze funkcjonowało. Poznaję to różne ciekawe historie życiowe i na pewno daje mi to bardzo dużo satysfakcji. Uważam, że takie porządkowanie domów często też pomaga tym ludziom, bo ja widzę później, na przykład jak przychodzą i mówią: dziękuję pani Karolina, no przepięknie jest urządzony dom, ja się od razu lepiej czuję, lepiej funkcjonuję. Oczywiście, że w pięknej przestrzeni się lepiej funkcjonuje, tak, niż w niepięknej. Estetyka jest bardzo ważna moim zdaniem, na przykład dla mnie, bardzo, bardzo osobiście, nawet tak patrząc na te wszystkie wnętrza, to uważam, że no i sztuka, i estetyka, to jest wszystko tak połączone, że to daje nam nie dość, że rozwój duchowy, to nie dość, że sprzyja naprawdę lepszej jakości życia, słuchajcie. Dzięki, Karolino, zapraszam do siebie. Po prostu mój dom jeszcze jest pusty. Dobrze, to poza anteną, w takim razie prywatę zostawmy poza anteną. Czy łatwiej jest pomagać innym, jak samemu poszło się właściwą ścieżką, poukładało sobie życie? Jest to cudowne. Cudowne. Przede wszystkim ja kocham pomagać. Ja przez 10 lat szukałam skutecznego narzędzia, tak naprawdę jakiejś metody, która będzie naprawdę skuteczna. Moja metoda jest cudowna, nasza metoda, nas wszystkich, bo my wspieramy i towarzyszymy przede wszystkim. I jedna sesja moja odmieniła moje życie. I stąd się zaczęła cała przygoda z hipnozą. A masz takie sny, koszmary senne, śni ci się, że wróciłaś do korporacji i nie możesz uciec? No nie, na szczęście już nie. W ogóle sobie nie wyobrażam. Ja powiem szczerze, ostatnio na warsztatach usłyszałam coś takiego, że jest takie miasto tutaj. Miasto, które się jakoś nazywa, no takie miasto korpolutków, tak? To tak mówią. Na Domaniewskiej, w Warszawie. Właśnie, tak, ja tak widziałam, że coś takiego istnieje. Przyjechali do mnie nas goście z Warszawy i ona... Nie da się tam wyjechać, znaczy nie da się stamtąd wyjechać, nie da się tam wjechać, tak. Tak, i oni właśnie mówią: słuchaj, ty jesteś jakimś innym świecie, żyje. Mordor to się nawet nazywa. O, Mordor, o właśnie. To nie jest miasto, tylko to jest takie miejsce w Warszawie, gdzie po prostu jest korporacja na korporacji. To jest, nazywa się to Mordorem w nawiązaniu do Władcy Pierścieni, czyli miejsce zła. Nie, no po prostu. Słuchajcie, no ja żyję, pracuję patrząc na sarny, na dziki. Budzisz się, wyglądasz za okno i myślisz: budzę się, ojej, o tym marzyłam. Koty, teraz mam 4 koty, bo wszystkie są, wszystkie przygarnęłam. I to jest niesamowite, że wołają mnie koty, papuszki, później dzieci. I tak wstaję, tak? Odwożę dzieci, później praca w domu, sesje. No dobrze, jesteście szczęśliwe, spełnione, ale jak to się stało, że ty poszłaś na zarządzanie, ty poszłaś na prawo? Czy człowiek w wieku lat 18, 20 może podjąć dobrą decyzję, jeśli chodzi o swoją przyszłość zawodową? No Doretko, ja to osobiście uważam właśnie, że
że absolutnie nie, że mając 19-20 lat, chyba że tak stricte jesteśmy już ukierunkowani, że naprawdę już wiemy, czego chcemy. Są też, jest jakiś tam procent ludzi, który sobie zakłada, że w życiu będę robił to i to. Natomiast mając 19-20 lat, moim zdaniem człowiek nie jest na tyle jeszcze dojrzały, żeby wybrać drogę, okej, będę świetna jako prawnik, będę, ma się jakieś predyspozycje. Rodzice chyba służą wtedy pomocą. No moi rodzice na przykład odciągali mnie od tego, bo ja zawsze pamiętam od dziecka, nie dość, że malowałam Akademię Pana Kleksa, gzymsy, stiłki, pilastry, gdzie mnie architektura stricte interesowała, to mój tata mówi, nie, ty tak dużo gadasz, ty będziesz świetna jako dziennikarz albo jakiś prawnik. A biorąc pod uwagę to, że rodzice chcą dla nas jak najlepiej i myślą, okej, taki zawód da nam stabilizację, no to chyba stąd ja na przykład przez pomyłkę właściwie mogę powiedzieć, że poszłam. Niemniej jednak poznałam świetnych ludzi, mam porządek w dokumentach, po czemuś to służy. No dobrze, twoje studia służą ci teraz na pewno, są pomocne w zarządzaniu firmą, więc może nie była to taka zupełnie beznadziejna droga. Wszystko dzieje się po coś, nie? Najpierw była jeszcze ekonomia, tak? Finanse i bankowość, później zarządzanie. Oczywiście rodzice, tak? Rodzice będziesz miała zawód, tak, będziesz dobrze zarabiać, ale mnie ciągnęło zawsze w inną stronę. Ja zawsze byłam takim, tak się gdzieś tam wyróżniałam. Cały czas pomagałam, oczywiście to było takie, ja nawet tego nie wiedziałam, ja tego nie czułam wcześniej, że tak moja droga popłynie, ale cały czas pomóc ludziom i dopiero w korporacji, jak pracowałam w HR-ze, zajmowałam się oceną pracowników i tutaj podnoszeniem kompetencji, byłam takim wsparciem dla dyrektora, to tutaj już ten pomysł taki, już tutaj dążyłam do tego momentu, że to jest to, tak? I później już kolejne studia też psychologiczne, które też rozpoczęłam. To już była własna, świadoma. Tak, to już była świadoma decyzja, że zmieniam wszystko, ale to była totalnie zmiana wszystkiego, bo zmiana, odejście z korporacji, wyprowadzenie się na wieś, pozostawienie wszystkiego. No dobrze, to jakbyście miały teraz poradzić młodym ludziom, którzy są u progu podjęcia decyzji, która zaważy na całej ich przyszłości, to co byście im powiedziały, czym powinni się kierować, podejmując te decyzje? No sercem. Przede wszystkim myślę, że sercem trzeba się kierować, żeby, no, żeby pracować, to trzeba lubić daną pracę, moim zdaniem, żeby się nie męczyć w tym życiu, bo pracując i robiąc to, co naprawdę się kocha, to i pieniądze przyjdą, i wszystko przyjdzie, i radość, i spełnienie. Generalnie na przykład ja nie wyobrażam sobie, żebym ja się czymś teraz innym mogła zająć. Oczywiście mam jeszcze jakieś niespełnione plany, w sensie, że chciałabym właśnie otworzyć naszą pracownię, znaczy zrobić taki dom, w którym byśmy szkolili ludzi, powiększyć, tak? Ogromna pracownia, żeby się podzielić wiedzą, tak? Żeby się podzielić i też chcesz robić kursy, też chcesz tak jak Ela przystosować dom do tego, żeby mogli tam przyjeżdżać ludzie na kursy, więc w zasadzie w sumie możecie sobie podać rękę i porozmawiać, jak do tego potem doprowadzić. Ale myślę, że warto się wsłuchać w swoje serce i uwierzyć w swoją jakąś pasję i za tym pójść, bo to jest bardzo ważne. No właśnie, a to ty, Ela, powiedz jako terapeutka, powiedz coś tym, którzy nie lubią tego, co robią, męczą się z tym, co robią. Co powinni zrobić? Jak z dnia na dzień mają podjąć decyzję? I za głosem serca. To jest wszystko. Wsłuchać się w siebie, poprzyglądać się sobie, co nas interesuje, co kochamy robić. I to robić, tak, wdrażać. W zasadzie proste, ale kurczę, mnóstwo ludzi jednak nie jest w stanie się wsłuchać w ten głos i robią to, czego nie lubią. Ponieważ przekonania, schematy też robią dużo, tak? I tutaj wsłuchanie się w siebie jest chyba takim największą odwagą, ale przede wszystkim takim bodźcem, że czyli można te schematy zmienić. Trzeba odrzucić. Tak. Jesteście odważne? Bardzo. Myślę, że tak. No bo chyba trzeba odwagi, żeby tak wszystko przewrócić do góry nogami, zupełnie nie wiedząc, jaki będzie efekt. Szaleństwo. Jak z perspektywy czasu patrzę na to szaleństwo. No, na pewno, ja też tak uważam. Ale dobre szaleństwo. Zalecacie takie szaleństwo? Ja tak. No dobrze, to teraz pytanie już się zadałam, ale kwestia oszczędności. To znaczy, czy można tak zupełnie z niczego zrobić coś, czy jednak trzeba mieć za sobą jakiś kapitał, żeby te marzenia spełniać? My jedliśmy bardzo małymi łyżeczkami, powolutku skręcaliśmy pracownię. Zaczynało się naprawdę tak bardzo skromnie od piwnicy i to był cały świat mój, pamiętam. Jak ktoś złożył zamówienie w sklepie naszym internetowym, zamówił 7 farb w jednym miesiącu, ja się tym cieszyłam naprawdę tak bardzo, że tego się nie da opisać. Oczywiście to wszystko urosło i jest jedna pracownia na Saskiej Kępie, a druga w Kozienicach. Można spokojnie żyć i oczywiście
nie jest to takie komfortowe, jak na przykład praca była stała i było tak bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Natomiast na spokojne życie, a przede wszystkim na satysfakcjonujące życie, to jest warto. Bardzo. Uważam. A jak to było u was? No bo wy zbudowaliście dom, żeby tam żeby mogła powstać winnica, gospodarstwo, teraz ośrodek rozwoju osobistego, więc to też wymagało jakichś nakładów chyba. Ogromny. Słuchajcie, my rzuciliśmy wszystko na jedną kartę, tak? Wszystkie oszczędności, no i ogromny kredyt, tak? Wielki kredyt pod wszystko, aby zacząć od zera i stworzyć to miejsce. Ja po prostu wierzyłam, że to będzie się rozkręcało. To się nadal rozkręca i tak naprawdę są początki, bo jesteśmy drugi rok, ale... Jak to po prostu drugi ta pasja rok? Tego pomagania. Poza miastem już mieszkasz dłużej niż drugi rok. Co drugi rok ośrodek działa, tak? Drugi rok ośrodek działa, tak. Tutaj jesteśmy drugi rok. Bo agroturystyka to już chyba kilka lat. Od 2015. A, czyli też nie tak trzeci wcale sezon długo. Jesteśmy tutaj, tak, trzeci sezon. Daje się z tego żyć. O co pytałaś, zapomniałam. O te inwestycje. Czy to były duże inwestycje, czy to się opłaca? Duże. To są duże inwestycje, to jest duży kredyt. No i właśnie teraz trzeba go spłacać. Ale udaje się. Udaje się. W waszym życiu jest chyba fajne to, że macie mężów, którzy podzielili te pasje, tak, prawda? Wy wspólnie prowadzicie Lucy Home, wy wspólnie tutaj wspieramy, i ośrodek, i gospodarstwo agroturystyczne. Bardzo. A co, jak nie ma tego wsparcia? Da się? I to trudno powiedzieć, dlatego że Paweł bardzo mnie wspiera. Zawsze mnie wspierał, supportował. I co więcej, ja nawet jak się gdzieś poddawałam, w coś nie wierzyłam, to on we mnie wierzył. Więc trudno mi zająć stanowisko, co wtedy. Myślę, że warto i tak próbować. Ela, ja też uważam, że warto. Tak. Bo my jako kobiety jesteśmy bardzo silne. I mój mąż pracuje w korporacji, więc to jest jakby... On ma Czyli swoją, on nie rzucił on całkowicie. Nie, on ma swój świat, to jest nasze tak jakby główne źródło finansowania. A ja zupełnie się tutaj realizuję. Oddałam się tej pasji. I to jest dla mnie tak cenne. Już widzę, jak to po prostu procentuje, bo jest to robione z serca, tak? I goście wracają. Nie zmieniłabyś życia innymi nie, słowy. Nie, na pewno Proszę nie. Państwa, no, polecam zainspirowanie się historiami Karoliny Jakubowskiej, Elżbiety Strzygi-Zdanowskiej. Wystarczy tak naprawdę decyzja i trochę odwagi, żeby robić to, co się lubi. Tak. Ja już Państwu dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek. Dorota Łosiewicz, do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.